Uwaga. Słuchajcie, problem jest. Jest bardzo poważny problem, ponieważ mam tak, RS6, S5 F5. I ja nie wiem, co mam nagrać, bo tu jest ciekawy samochód, ciekawe rozwiązanie techniczne. Natomiast tamten samochód ma kurczaka. Proszę bardzo, tu opieczony, no, złociście opieczony tutaj kurczak. Więc w tym odcinku pokażę Wam tego RS-a. Przeprowadził go znajomy, który niedawno go kupił. Samochód jest fajny, z niedużym przebiegiem. Jest on z 2003 roku. Co jest takiego niezwykłego w tym samochodzie? Ponieważ jest to stary RS, ale słuchajcie, jest 21-letni samochód. Ale w tamtych latach to był top of the top. To po prostu było top of the top. Kombi, zapierdzielacz, po prostu najostrzejszy zapierdzielacz, jaki tylko mógł być, to był dream car, samochód marzeń. No podejrzewam, teraz dla właściciela to jest takie trochę spełnienie jakichś marzeń, kupno takiego pojazdu. Jest w całkiem niezłym stanie technicznym, pokażę Wam go od spodu, pokażę Wam go pod maską, zajrzymy sobie do środka, przejdziemy sobie dookoła, pokażę Wam, co to w ogóle jest za samochód, taki RS6, porozmawiamy sobie o rozwiązaniach jego technicznych. Także generalnie w dużym skrócie będzie to filmik na temat tego samochodu. Silnik V8 biturbo, są dwie turbosprężarki KKK po bokach, tak jak w 2.7 biturbo. Pojemność silnika 4,2 litra, moc 450 koni mechanicznych i moment obrotowy 560 N, skrzynia biegów 5-biegowy Tiptronic, napęd na 4 koła, takie typowa quattrówka taka, normalne quattro. Do setki to przyspiesza w 4,7 sekundy, prędkość maksymalna 250 km na godzinę. Zablokowane elektronicznie oczywiście. Kurde, niezłe parametry, ja pierdzielę. Słuchajcie, są tu niezłe rozwiązania techniczne, takie jak między innymi Dynamic Ride Control. To jest takie hydrauliczne zawieszenie. Coś troszeczkę w deseń Hydractive Citroena, ale trochę co innego. Ponieważ mamy tutaj taki układ, że hydraulicznie amortyzatory są ze sobą na skos połączone, czyli prawy przedni z lewym tylnym, prawy tylny z lewym przednim. Do tego są jakieś akumulatory ciśnienia i to działa na takiej zasadzie, że kiedy samochód się przechyla, te siły przeciwdziałają, jakby tu koło, powiedzmy, że jest wciskane, to tam jest wyciskany kosmos. Po prostu to jest taka hydrauliczna stabilizacja jazdy. Zajebista technologia. Nie wiem, kto to będzie naprawił. Na pewno nie ja. Nie umiem, nie znam się. Ważna informacja. Tutaj mamy silnik pod spodem. Jest to biturbo. Zdajemy sobie teraz te osłony. Słuchajcie, to są karbonowe osłony, które kosztują majątek i nie da się ich kupić. Więc... o kurde, upadło mi. Także ja ją teraz zdejmę i pokażę Wam tutaj, co tu jest pod spodem. To jest taki normalny, zwykły silnik. Wygląda to całkiem nieźle jak na 21 lat. Patrzcie, filtry powietrza, to jest karbon, wszystko prawdziwy karbon. Filtry powietrza, puszki filtrów powietrza i tędy sobie wlatuje powietrze z zewnątrz, potem tam idzie do turbo sprężarek. Tutaj mamy, patrzcie, dwie DV-ki, jedna DV-ka, druga DV-ka. Podwójny wlot, ponieważ tutaj mamy interkulery, tutaj są wloty powietrza do interkulerów, o tutaj, to jest ważne. Więc tutaj mamy wloty powietrza z turbo, z interkulerów, DV-ki i ogromna jedna przepustnica, jakaś herezja do sterowania, jakieś zaworki podciśnieniowe, jakieś N75 i tym podobne. Mamy tutaj system SAI. Takie tutaj z tyłu dwie banieczki. O, tu widać nawet kawałek interkulera. Zaświecę latareczką może, jak ją wygrzebię. O, kurde, fajny ten plenum, fajny interkulera. Czy mamy tu do czegokolwiek dostęp? Patrzcie, o, wyciek. Mokro tam jest. Nie wiem, kto to będzie uszczelniał. Chyba nic. Nikt. My w tym samochodzie olej i filtry zmienialiśmy i robiliśmy taki ogólny przegląd. Generalnie nie jest źle. Całkiem przyzwoity stan tego samochodu jak na tyle lat. Także są jakieś kwiatki takie drobne, ale bez tragedii. No tak jak widzicie, tutaj zaślimaczone.
No przy tylu, nie przy przebiegu, ale przy tylu latach po prostu taki silnik nadaje się do tego, żeby go rozebrać całego i na nowo uszczelnić, ponieważ o takie wszędzie zapoconka to będą w koło się pojawiać, ponieważ elementy gumowe degradują z wiekiem, nie z przebiegiem, tylko z wiekiem i po prostu wszelkie o-ringi, wszelkie gumeczki, wszelkie uszczeleczki robią się twarde, pękają i pojawiają się takie właśnie zaślimaczenia, takie drobne wycieki. Fajnym patentem jest na to dodatek do oleju taki, który regeneruje te o-ringi, płynu hamulcowego. Ale nie mówiłem wam o tym, jak to wygląda jeszcze. Patrzcie. Rysy 6. Fajnie. Zderzaczek tutaj wlot. No to jest ważne. Nie wiem w sumie jak z A6 C5 wygląda zderzak normalny, bo nie pamiętam jak wygląda taki samochód w ogóle. Już ich nie ma u nas z 10 lat. W każdym razie ten zderzak podejrzewam, że jest inny niż w serii. Na pewno musi być inny, ponieważ tu są takie poszerzenia. Patrzcie jak ten zderzaczek tutaj aż zachodzi do tego poszerzenia, więc to jest wszystko inne. Pewnie to lusterko jest inne. Próg wystaje. Próg mega wystaje. Jest wystawiony. Dupcia też jest poszerzona. Widać, że tu jest ten łuk to nad kole mocno poszerzone. Fajnie. Dwa wydechy, fajne wydechy. Taki tutaj mamy dyfuzorek. No i oczywiście tu napisane rysy 6. Tutaj. Fajnie. I tutaj ten łuk z tyłu. No te poszerzenia to od razu z daleka widać, że tutaj mamy do czynienia z czymś, co nie jest seryjne. Uwaga, test klameczki. Ale stan dobry samochodu. Kurde, można dać uczciwe 7. Dobra, najważniejsze, tak jak we wszystkich tych RS-ach, hamulce, nie chcę wam kłamać, ile one mają tutaj, 360, coś takiego. Konstrukcja jest tarczy taka dwuskładnikowa, można powiedzieć, czy to jest tarcza pływająca, może można powiedzieć, że pływająca, ponieważ środek garnek jest aluminiowy, a obręcz ta... Materiał cierny już jest takie typowe żeliwo hamulcowe, do tarcz hamulcowych, także taki dualny, można powiedzieć, że hybryda taka już w tamtych latach. Reszta wygląda bardzo podobnie, nie wiem czy to są takie same wahacze, ale są bardzo podobne. Tutaj perforowane nad kole, żeby był przewiew przez interkuler. Tutaj widać wlot powietrza do interkulera. No te wloty to tak powiedziałbym, że bardzo, bardzo skromnie, chyba żeby podnieść parametry, to należałoby tutaj w ogóle to wywalić. Na FMiC tutaj słabo z miejscem, ponieważ tu już mamy chłodnicę oleju i zaraz mamy skraplacz. Także tu trzeba kombinować chyba z tymi bocznymi, poszerzać te wloty i się bawić, żeby tu coś więcej wykrzesać. Ale kto w takim starym samochodzie by chciał tam cokolwiek jeszcze tu rzeźbić, to tutaj jest walka o przetrwanie raczej. A rzeźbić to trzeba nowsze auta. Tylna tarcza hamulcowa też dużej średnicy i też konstrukcja taka sama. Zobaczcie garnek. Patrzcie jakie logo Audi, fajne. Też garnek aluminiowy i żeliwny talerz do hamowania. Jeszcze tu musimy zobaczyć ładny napis. RS. No i nagrywamy sobie. Co tu jest takiego od spodu, jak to wygląda? Patrzcie, tu oczywiście wszędzie mamy ślady zapocenia delikatnego oleju, tam pod rozrządem. Tutaj mamy rozrząd paskowy, tak jak klasyczne rozwiązanie Audi. I patrzcie, znowu intercooler i jakie piękne plenum, fajnie zrobione pod kątem przepływów. Tutaj tunel powietrzny, to mi się podoba, bo to jest takie performance, ale już z fabryki zrobione pod kątem dobrego przepływu, dobrego działania. Bardzo mi się to podoba. Chociaż tak pod kątem tuningowym, no to trochę zmniejsza pole do działania na modyfikacje, ale miło jest popatrzeć, że w fabryce już coś fajnie sobie wymyślili i zrobili. Także tak, to duża taka misa silnika. Ta misa to oczywiście jest tylko kawałek misy.
ponieważ wyżej mamy taki półblok aluminiowy i zobaczcie, tu ciekawostka, bo w A6 zwykłej to była stalowa belka, natomiast tutaj belka cała jest aluminiowa i do niej oczywiście aluminiowe wahacze. Tutaj widać kawałek hamulca. Zastanawia mnie, dlaczego jest mniejsza osłona termiczna od tarczy hamulcowej. To jest zastanawiające. Czy to tak było fabrycznie? Zobaczmy z drugiej strony. Z drugiej strony jest tak samo. Prawdopodobnie fabrycznie tak zostało zrobione. Widzicie? Nie ogarnia całej tarczy. A być może chodziło o lepsze chłodzenie? Nie wiem. Dobre pytanie. Tu ciekawostka, żeby zmienić filtr oleju, trzeba odkręcić stabilizator, bo nie ma miejsca, bo jest po prostu na to za ciasno. Tutaj mamy skrzynię biegów. Tak jak widać, sączy się, jest zapocone. No niestety, to jest ból tego samochodu. Pięciobiegowa, typowa, quattruva, typowe quattro, czyli półośki tu z przodu, tutaj dyferencjał przedni, a torsen mamy z tyłu skrzyni biegów. Tutaj mamy niepotrzebne elementy, ponieważ są to katalizatory. Zaraz pójdę po kątówkę i je obetnę. Stan blacharski, patrzcie. Nowy samochód. Nowy samochód, patrzcie na progi. Nowe. Nowe. Po prostu to wszystko tutaj jest, zobaczcie, nowe. Zero, po prostu zero rdzy. Idealne. Ciekawostka, jak jest zbudowany wydech. Zobaczcie, runery od turbin idą oddzielnie. Nie ma X-pipe'a. Nie wiem, czy tu jest połączenie. To jest chyba tylko zespawane. Nie wiem, czy to X-uje tutaj w tym miejscu. Ciężko powiedzieć. Może X-uje. W każdym razie dźwięk tego potwora jest obłędny. Tutaj widać, że z obudowy torsena też się sączy. Mamy tutaj różne oleje, ponieważ inny olej jest w torsenie, inny w samym automacie, inny w przednim moście oraz jeszcze inny w tylnym moście. Tutaj zobaczcie taki radiator. Tutaj akurat właściciel w komputerniku pracuje, więc podejrzewam, że ten radiator nie jest fabryczny, tylko po prostu z procesora jakiegoś wymontował i tutaj przyczepił do tego dyfra. Także pozdrawiam właściciela. No i tylne zawieszenie. To wygląda tak, można powiedzieć, że seryjnie. Ale tu jest ciekawostka, patrzcie, te dwie bomby to są takie jakby przepływowe, regulatory przepływu, akumulatory ciśnienia, ciężko powiedzieć. Idą do nich rurki, patrzcie, tutaj z amortyzatora idzie rurka i następnie idzie właśnie do tego urządzenia. Tu widać oznaczenie Audi, Kajaba i stąd idzie już naprzód do przednich amortyzatorów. Także ciekawe rozwiązanie. Zacisk, hamulec postojowy standardowy w zacisku typu pięść. Tu widać te jarzma, to takie ogromne, dostosowane do tych dużych tarcz, dużych średnic. O, tu już osłona normalna tarczy hamulcowej, także nie wiem, o co chodziło tam z przodu. Belka z tyłu również jest aluminiowa, nie jest stalowa. Także ciekawie to wszystko jest rozwiązane. Tłumiki. No ten tłumik jest całkowicie przelotowy, tak w ogóle. To jest całkowity przelot, żeby nie było. Także wydechy tutaj prawdopodobnie takie specjalnie są tak zrobione. Klocki do wymiany, tarcze do wymiany. To ogólnie jest do zrobienia, ale zawieszeniowo nie ma tragedii, jest w miarę dobrze. Blacharka to jest obłęd tutaj, patrzcie, to wszystko jest nowe. Wszystko jest dosłownie nowe, ładnie. No i przedni amortyzator też możecie zobaczyć, tu rurka. Może z drugiej strony wam pokażę. O, patrzcie, widzicie, tutaj rurka wychodzi z amortyzatora, idzie właśnie do tego systemu. No wada jest taka, że tu już jest ten amortyzator też pocieknięty. Ja nie wiem, kto to będzie naprawiał. Nie ja. Nagram wam jeszcze wnętrze, ponieważ to jest obłęd. I może odpalimy jakoś, nagram jakąś przejażdżkę, jeszcze pokażę wam tym samochodem. Patrzcie, co tu siedzi. Jak tu pachnie, ale jak pachnie to wnętrze, kurde. Jak mi się podoba, jak dobre samochody, znaczy, Krysie, kurwa, dobre samochody,
Dobre samochody w kontekście Audi. No to teraz to już palnąłem. Dobra, sorry, przepraszam. To... Wy w ogóle skasujcie to, w ogóle przewincie to. To ja tego nie powiedziałem. Okej, okay, ale pachnie. To wnętrze po prostu poezja. Listewki RS6, też pewnie 10 zł taka listewka warta. Fotelik tu, tutaj ma i tu. Patrzcie, ale super. Ależ ten fotel to jest sztos. O! No te fotele to są obłęd. Teraz tak, patrzcie tu. Alcantara. O kurde, to dobrze ja mówię, że to Alcantara, czy to jest zamsz? To nie jest Alcantara, to jest zamsz. Krysie. Tak, to jest zamsz. Zamsz. Zamszowe. Zamszowe, ale nie te. Nie, że stacy. Zamsz. Skóra. Czuć, że to jest prawdziwa skóra. Karbon. Karbon. O cholera. Ja nie wiedziałem, że kiedykolwiek będę Audi chwalił, że to dobry samochód. Nie, no dobra, miałem kiedyś Audi, było dobra. A8. Dobra, D3 była. Dobrze mi się używało tej D3, ale fajnie. Boże, muszę wam to... Ale się siedzi w tym fotelu. Kurde, super. Super. Już takich nie będzie. Patrzcie, guziczki tu plus, minus. To potrzebne plus, minus, jak obliczacie spalanie na stacji benzynowej i chcecie szybko policzyć kalkulatora, żeby nie odpalać, to tu macie plus, minus właśnie sobie. Dodajecie sobie. Wyposażenie... Karbon. Cudownie, patrzcie, w tamtych latach. Tutaj karbonowa ta deseczka. I quattro wstawione w to. Ale fajnie. Fajnie. To jest taki antyk ten samochód. Antyk, taki zabytek. Piękna sprawa. No, już wiem, co tak pachnie. New car. To nowym samochodem pachnie i temu tak pachnie. Nie, no te skóry, one pachną. Te skóry, jak jest prawdziwa skóra, pachnie. Tu? No, to standard w Audi, te guziczki. Grzanie dupy. No, w tamtych latach nie było jakichś kosmosów za bardzo tak pospolicie. To i tak, że kierownica wielofunkcyjna, to i tak wypas. Dobra, to tyle w tym nagraniu. Odpalimy go, to jeszcze wam przejadę się, coś nagram z jazdy, bo fajna sprawa, już ich nie ma. One już tak raczej trafiają gdzieś sobie do, gdzieś tam do stodoły, do stodoły i tyle. I stają się częścią jakiejś kolekcji, już na co dzień nikt tym nie jeździ, bo to koszty utrzymania. Nawet nie będę mówił, koszty, po prostu koszty utrzymania, koszty utrzymania. Ale fajny sprzęcik. Fajny, fajny, fajny. Fajny, fajny. I tu lustereczko. Srebrne. Zaraz sprawdzimy, czy to jest aluminium. Czy to jest szczotkowane aluminium. Czy to jest plastik. No kurde. Szczotko to jest aluminium. Aluminium. Kurde. Cudo. Ależ ja lubię takie detale. Pięknie. Łapka w górę. Patrzcie, dopiero co odpaliłem samochód Audi RS i już chłopaka. Już poderwałem chłopaka. Już mam chłopaka. Proszę bardzo. Co tam, Mariusz? Podoba kupiłem, ci się? Patrzcie, sobie kupiłem. O, syrenę stawić. Gówno. Gówno. Pojechałem tylko po śrubkę do Forda. Tak? A skończyłeś z syreną? Tak. Mariusz, jadę na miasto. Myślisz, że jakieś chłopaka można na takie RS wyrwać? Pytanie, czy ci paliwa wystarczy. A jak tu z paliwem jest? Bo tu wskaźnik źle pokazuje, chyba, nie? Znaczy, wiesz, Jarek mówił, że on zrobił... My zrobiliśmy 60 km na 25 litrach, więc... Aha, okej. Okay. My 60 km, tak? Znaczy, on zrobił 40, my 20, więc... A. Niekoniecznie musi być tak, że to nie źle pokazuje. Dobra, będę dzwonił. Jadę sobie. Do widzenia. Ja pierdziele, ale to brzmi ta maszyna. Ja pierniczę, on tak burka. Bur, 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 bur. O. Gdzie pcha się tutaj na ulicę? Ruch blokuje.
Dobra, nie będę dużo jeździł. Mariusz mówił, że nie ma paliwa. Poburczymy tylko trochę. O kurde! O kurde, jak to jedzie! Ależ poezja! Ja pierdzielę! Żebym nie skasował tylko tego samochodu. Nie podoba się dla mnie ta kontrolka tam na desce. Ale fajny samochód. Ale fajny. Ale fajny jest. Ale dźwięk jakiś silnika. Kurde, turbiny dmuchają. I to z dołu. Zajebisty jest ten samochód. Kurde, jaki fajny. Dobra, w zakręcik sobie teraz pykniemy, co? Hopsa. Hopsa. Uuu, kurde, ale ciekawie on idzie. Kurde, molek. Ale diabeł. Ale diabeł. Ja pierniczę, ale to jest poezja. Nie jest komfortowy. Tak tu po tych dziurach, to tak po tych kaleinach. To zawieszenie ciekawe. Tak zachowało się citroenowo trochę, powiem szczerze, jak zacząłem wchodzić w zakręt. Czyli złamał się, tak się ułożył. Po prostu nie jest taki beton cały czas, tylko on jakby się ułożył do zakrętu, ale potem już się przykleił i szedł. Ja pierdzielę. Ale tutaj po takich kolejinkach, kurkach, dołkach to taki jest sztywny jednak. Nie ma jakiegoś super takiego tłumienia to zawieszenie. Może te hydroakumulatory już powywalane? To wie po tylu latach. Ale to jest zabawka. Na dzisiejsze czasy to jest fajny sprzęt. Co to musiało robić 20 lat temu? To był Terminator ultimatywny. No, w sumie się nie dziwię, że to Dream Car był wtedy. Fajnie. Trylinka. Dziękuję za oglądanie, do widzenia. Posłuchajmy jeszcze silnika. Uwaga. Chciałem przekazówkę zrobić, on na drive stał. No to by się Jarek zdziwił. Uwaga. Pięknie, poezja.